Placówka, streszczenie, Bolesław Prus. Józef Ślimak jest chłopem mieszkającym nad rzeką Białką. Posiada wiele cech charakteru, negatywnych cech charakteru, swojej warstwy społecznej. Jest zacofany, zależny od swojego pana, nie potrafi samodzielnie podejmować decyzji, samodzielnie myśleć. Nadal wierzy w wiele zabobonów. To, że żyje w systemie, gdzie chłopi są wykorzystywani i uciskani, mu nie przeszkadza ponieważ uważa, że takie zasady stworzył Bóg i trzeba się z nimi pogodzić. Przedstawiony jest obraz zwykłego, codziennego życia warstwy chłopskiej w drugiej połowie XIX wieku. Ukazany jest też proces niemieckiej kolonizacji na miejscowych terenach i wpływ tej kolonizacji na miejscowych chłopów. Józef Ślimak uważa, że ziemia jest czymś najważniejszym, tylko praca na niej nadaje sens życiu. Ślimak ma żonę Jagnę oraz dwóch synów, Stasia i Jędrka. Gdy w okolicy rozpoczyna się budowa kolei, Józef postanawia żywić robotników za odpowiednie wynagrodzenie, co nie podoba się innym mieszkańcom, pobliskim mieszkańcom. Pewnego dnia w gospodarstwie zjawia się Zośka, mająca bardzo złą opinię na wsi. Porzuca dwuletnie dziecko, które zostaje przygarnięte przez parobka ślimaka, przez Macieja Owczarza które troskliwie zajmuje się dzieckiem. Gdy dziedzic postanawia sprzedać ziemię, chłopi zbierają się i wspólnie wykupują ziemię. Niestety, ale ślimak zostaje przez nich pominięty, oczywiście z powodu tego, że sprzedawał żywność robotnikom. Choć ślimak próbuje samodzielnie wykupić ziemię, to mu się to nie udaje. I w końcu pole wykupione przez innych chłopów, pola wykupione przez innych chłopów, otaczają gospodarstwo ślimaka. Na te ziemię Przyjechają Niemcy, którzy zostali sprowadzeni przez Żyda, który mieszka w domu dziedzica. I w końcu gospodarstwo ślimaka jest otoczone przez obcych ludzi. Cały czas ślimak jest przekonywany, a później wręcz zmuszany, żeby sprzedać swoją ziemię. Niemcy, którzy sprowadzili się na te tereny, znaleźli zatrudnienie na budowie, na kolei. I Józef nie był już potrzebny, żeby dostarczać robotnikom żywność. Niesprzyjająca pogoda nie pozwala też zebrać odpowiedniej ilości plonów. Syn Józefa Staś topi się w stawie, a Jędrek, który zakochał się w córce nauczyciela, po kolejnej odmowie sprzedaży ziemi przez jego ojca, dostał zakaz uczenia się w szkole. W końcu trafia do więzienia za pobicie niemieckiego kolegi. W gospodarstwie też dzieją się złe rzeczy otruto psa ukradziono konie. Za co Józef wygonił parobka z dzieckiem, żeby nie wracali bez koni dopóki nie znajdą koni. Ponieważ panowała bardzo sroga ciężka zima, parobek Maciej z dzieckiem zamarznęli. O co oczywiście wszyscy chłopi obwinili ślimaka. Matka dziecka Zosia podpaliła dom ślimaków, a na pomoc w walce z pożarem nikt nie przyszedł. Poza Niemcami, Niemcami, którzy przyszli ratować dom ślimaków. Niestety, ale po pożarze zmarła żona Józefa, każąc mu złożyć, złożyć przed śmiercią obietnicę, że nie sprzeda ziemi, tylko zostawi ją synowi. Józef w końcu, zdesperowany, poprosił o pomoc księdza, i ten w końcu przekonał chłopów, żeby wybaczyli przewinienia ślimakowi. Ten po jakimś czasie się ożenił i prowadził od nowa stabilne, spokojne życie. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.